Panie prezydencie, kolejna ciekawa inicjatywa mieszkańców, dziś otwarcie. No na pewno, taka prospołeczna, bo chcemy rzeczywiście dużo działań skierować do koszalińskich seniorów i między innymi taka propozycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego ubiegłorocznej edycji. Ta edycja to było 1,5 miliona złotych i trzeba powiedzieć, że prawie 1/3 tego budżetu obywatelskiego właśnie tutaj trafiła, bo 450 tysięcy na różne elementy, które składają się między innymi na takie miejsce do wypoczynku, rekreacji, nie tylko dla seniorów, dla młodych ludzi, dla ludzi aktywnych, a wiemy, że seniorzy są aktywni. Dzisiaj otwarcie, wspólnie z radami osiedli, pan prezydent zaprosił radę osiedli, także są osoby bardzo licznie tutaj zgromadzone. Myślę, że się miło będziemy bawić od godziny 16 do 20. Na pewno takie miejsce jest bardzo potrzebne, z tego względu, że to jest kontynuacja wcześniejszego projektu zagospodarowania Góry Chełmskiej. Tu też rzeczywiście na cały ten plac, ten wielki chodnik zostało przeznaczone 1 000 000 złotych pozyskanych środków. W związku z tym myślę, że będzie to takie fajne miejsce do wypoczynku, do pogrillowania, porozmawiania. Takiego miejsca w Koszalinie brakowało. Chciałem zapytać, jak się podoba paniom to miejsce? Nie za bardzo. Dlaczego? No już nie powiem, nie będę się wysławiać. A pani się podoba? Bardzo mi się podoba, proszę pana, bardzo. Za daleko od miasta. Nie. A to gdzie pani by mieli zrobić? Pod domem? Nie. Tak to się nie da. Przy amfiteatrze. Przy amfiteatrze cały czas robią. Tutaj pełno dziur. To jest niewygodne. Niewygodne to jest. Miejsce to jest zagospodarowane bardzo ładnie. Podoba nam się i chętnie tutaj będziemy. Ja nie widziałam na przykład, że tu już tak ładnie jest. I będę z tego chętnie korzystać z rodziną. Jak podoba się nowe miejsce na takiej wypoczynkowej mapie Koszalina? Ależ bardzo, bardzo. No tak jest tu przyjemnie. No, naprawdę, tylko słoneczka dzisiaj brakuje. A cała inicjatywa potrzebne miejsce? Bardzo, bardzo potrzebne. I uważam, żeby tak cyklicznie było tu. Proszę pana, no może być, ale chcę panu powiedzieć, że my i tak byliśmy pierwsi. Czyli Klub Osiedlowy na Skarpie Samorządowy. Zrobiliśmy 8 domków. Tam jest takie coś miejsce jak do tutaj, do pieczenia kiełbasek, czyli zapalenia ogniska, grilly i tak dalej. Także rok temu już zaczęliśmy, no a to jest małpowanie i dobrze, cieszę się. Niech idzie do przodu ten Koszalin, a nie do tyłu. Ale mówił pan, że wy byliście pierwsi, ale chyba cieszy to, że jednak się wszystko uzupełnia. Dlatego mam gębę nie w podkówkę, tylko uśmiechniętą, no bo przecież każda inicjatywa jest dobra. A najważniejsze to, że spotkanie rad osiedli. My się nie znamy między sobą. Jest po 15 osób w Radzie Osiedla i tak naprawdę to ja pierwszy raz widzę ludzi, którzy są w innych radach osiedla. A ich jest 17 w Koszalinie. Także coś jednak te rady robią, nie? Bardzo, bardzo. Pierwszy raz tu jestem akurat. Bardzo mi się podoba, ale nie tylko mi, ale i tak no, inni też mówią, że super. Czy Koszalin takich miejsc potrzebuje? Bardzo, bardzo. Jest już troszeczkę takich miejsc fajnych, rekreacyjnych, ale na miasto to przyda się, na każdym osiedlu czy. Powiem tak, że podoba mi się, aczkolwiek mam pewne uwagi. Jakie? Robi się ścieżki rowerowe przez las. Moim zdaniem las to natura. Ścieżki rowerowe tak, ale tojtojki nigdzie. A zatem co? Pod drzewko ludzie chodzą. To są potrzeby fizjologiczne, prawda? I moje zdanie jest takie, jeżeli stać nas na tyle, robić tą resztę, niech to będzie czyste. Tak? Jestem. I jeszcze jedno. Od czasu do czasu takie ławeczki przy tych drogach by były potrzebne. Postawione. Zwykła ławka, taka nawet z klocek rozbity na pół i postawione. Tak, podoba mi się takie. I jeszcze mam uwagi tam, do placu tego podorzynkowego. Tam żadnej ławki, a przecież tam tyle ludzi chodzi. Chcieliby usiąść i tą tojtojkę też postawić, nie tylko w czasie giełdy, która jest czynna, ale ona powinna być czynna zawsze. Chyba jak nas stać na to, to i na to, żeby nie w krzaczki czy gdzieś. Jesteśmy ludźmi, prawda? Zwierzęta potrzebują, my też. I powinniśmy o to zadbać. Dziękuję bardzo. Na tym mi zależy. Zależy bardzo. Mniej koszaliniance, ale jeszcze człowiekowi, który chodzi. Wychodzi się na spacer długi. Różne są potrzeby, prawda? I gdzie? Myślmy i o tym. Nowy teren przygotowany pod pikniki, no fantastycznie.
Przede wszystkim ławki wyglądają na solidne, chyba nie będą zdemolowane tak szybko. Czy takie miejsce było potrzebne? Miejsce na pewno było wykorzystywane już w tym celu, a teraz inwestycja sprawiła, że może być wykorzystywane w lepszych warunkach. Proszę Państwa, miejsce fajne, urokliwe u podnóża Góry Chełmskiej na fajnej trasie. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni w pobliżu Aquapark. Jest takie miejsce dla wszystkich, dla dzieci, dla dorosłych. Myślę, że bardzo potrzebne przede wszystkim, a druga rzecz, pięknie zagospodarowany teren. O, a na wykonawstwie takim technicznym to ja już tam niekoniecznie się znam. Ale podoba się. Mi się bardzo podoba, pozdrawiam wszystkich mieszkańców i zapraszam Państwa serdecznie. To miejsce jest piękne, powiązane z przyrodą, dobre na relaks, odpoczynek, zabawę. Super, jednym słowem. Czy takie miejsce było potrzebne? Bardzo potrzebne. Miejsce, gdzie mogą się spotkać ludzie różnych nacji, różnych oczekiwań, mogą się bawić, mogą wypoczywać, mogą tańczyć, mogą rozmawiać, wspólnie przebywać. I o to chyba chodzi.